Najbliższa noc przyniesie w Polsce duże zachmurzenie. W przeważającej części kraju pojawią się przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Silniej popada tylko na północy Polski. Termometry wskażą od minus 3 stopni na Podkarpaciu, minus 1 stopień w centrum, do 0 stopni na zachodzie. Wiatr w porywach osiągnie do 60 km na godzinę. Jutro w Europie strefa opadów deszczu pojawi się głównie na Półwyspie Iberyjskim, w Bernie, Atenach i Rzymie. Śnieg będzie pruszył w Berlinie, Pradze oraz w Europie Wschodniej. Słoneczną i bezchmurną aurę prognozujemy w Wiedniu, Londynie i Oslo. Temperatury wyniosą od minus 10 stopni w Helsinkach, 7 stopni w Bukareszcie, 18 w Lizbonie. Poniedziałek przyniesie w Polsce przeważnie pochmurną aurę i przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu opady będą umiarkowane. Przejaśnienia pojawią się na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni na wschodzie do 2 stopni na Dolnym Śląsku. Porywy wiatru do 80 km na godzinę, ciśnienie bardzo niskie, na Mazowszu 990 hektopaskali. W kolejnych dniach czeka nas ponowny spadek ciśnienia. We wtorek niemal w całym kraju będzie pruszył śnieg. Słoneczna aura pojawi się tylko na Podlasiu. Temperatury niższe od minus 4 do minus 1 stopnia. Środa przyniesie przeważnie pogodną aurę i słabe opady deszczu na Śląsku. Temperatura maksymalna wyniesie 1 stopień. Czwartek będzie pochmurny z przewagą mieszanych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od minus 1 do 3 stopni.